Ale to ci na chwilę przerwę. I dlatego, żeś słynne rozmowy podsłuchane, w których uczestniczył m.in. Bogdan Rymanowski, to są te rozmowy, kiedy ty już wiedziałeś, że jak pójdziesz do aresztu, że to się za chwilę zdarzy, to pójdziesz na wiele miesięcy do aresztu. Może lat, no może na wiele lat, może na kilka lat. I w ten czas ja czekałem na decyzję sądu w moim kościele, który jest moją parafią od dziecka, w kościele świętego Stanisława Kostki, czyli tam, gdzie swoje homilie miał ksiądz Jerzy. Czekałem na decyzję. Decyzja odwlekała się od godziny rannych do godziny 16. O 16 dostałem informację, że jest areszt. No nie ukrywam, że się wtedy załamałem. Było wokół mnie już wtedy sporo ludzi z rodziny, przyjaciele, którzy razem ze mną czekali na tę decyzję. Nie ukrywam, że było to dziś po półtora roku. Powiedzmy, że mogę o tym w miarę spokojnie, choć też nie do końca, mówić. Natomiast w tamtym czasie było to dla mnie, tak o tym myślałem. Jakby ktoś dowiedział się, że ma, nie wiem, nowotwór z przerzutami i nie ma żadnej szansy na życie. Ja to tak odebrałem. Widziałem, jak moja rodzina przeżywała całą tą sytuację. W tamtym czasie myślałem tak, że albo ja muszę coś zrobić, nie wiem, przerwać to cierpienie, przerwać tą sytuację w jakikolwiek sposób, albo stanie się jakaś tragedia mojej żonie, która nie była sobie w stanie poradzić z tą sytuacją. Dla mnie to był wybór mniejszego zła. Koledzy wtedy towarzyszyli mi. Ja im dałem taki list pożegnalny, który przygotowałem w nocy z 29 na 30, o którym myślałem, że nigdy nie ujrzy światła dziennego, ale ponieważ docierały do mnie wcześniej informacje od mojego znajomego z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także od dwóch kolegów dziennikarzy, którzy mają swoje kontakty w ABW, że decyzja już zapadła i że ma porządkować sprawy, więc jak gdyby byłem poddawany takiej presji, która mnie doprowadziła do stanu, który trudno wyrazić słowami. Stanu no, absolutnego jakiegoś rozchwiania emocjonalnego. W efekcie tego, kiedy zapadła ta decyzja o areszcie, no ja myślałem tylko o tym, żeby przestać myśleć, przestać czuć. No myślę, że nikt tego nie zrozumie, kto nie znajdzie się w podobnej sytuacji. Towarzyszyli mi wtedy koledzy, no różni koledzy, różni z dzieciństwa i ze studiów i z liceum, także koledzy dziennikarze. Kiedy zobaczyli ten list, bo dałem im ten list, zaczęli mnie odwodzić od tego pomysłu, mówiąc o tym, że jest to najgorszy z możliwych pomysłów. No i tak się pojawiły moje rozmowy telefoniczne z Czarkiem Gmyzem, z Bogdanem Rymanowskim, a także z kilkunastoma innymi dziennikarzami, dlatego że to, że wyszły rozmowy Czarka Gmyza, Bogdana Rymanowskiego, to zapewne na życzenie pana Jacka Mąki, który także miał do mnie różne pretensje o różne sytuacje, a który w ten zadziwiający sposób chciał poprawić swoją sytuację procesową z Gazetą Rzeczpospolita, której wytoczył proces. Krótko mówiąc, pan pułkownik Mąka sugerował, że to niby Czarek miał spowodować, że ja napisałem taki list, a może nawet być jego autorem, że to Czarek mnie namówił o, czy też przekazał informacje dotyczące mieszkania pana Mąki, który mieszkanie przeznaczone do celów operacyjnych Agencji Bezpieczeństwa, 100-metrowe mieszkanie w centrum Warszawy, na Mokotowie, no mieszka on i jego rodzina i jego dzieci mogą tam mieszkać do śmierci. Formalnie z tego co słyszę, pan Mąka nie złamał prawa, ale co najmniej jest to bardzo daleko posunięte nadużycie, żeby mieszkanie do celów operacyjnych, wiceszef Agencji Bezpieczeństwa, takie mieszkanie jest warte 1 000 000 złotych albo więcej w takim punkcie, no po prostu no, mieszkał sobie, to nie było mieszkanie służbowe przeznaczone do zamieszkania dla oficera ABW i jego rodziny. A powiedz mi, po tych, nie wiem, dramatycznym momencie, kiedy próbowałeś popełnić samobójstwo, potem co się działo? Ja myślałem o tym, żeby dokonać tego aktu w miejscu ustronnym, gdzieś nad Wisłą, gdzie nie ma ludzi, ale Czarek Gmyz wieczorem, bo siedzieliśmy tam do godzin nocnych, aż ksiądz proboszcz Malacki prosił, żeby, mówi, panie Wojciechu, no przy grobie księdza Jerzego przyjdą pana, założą panu kajdanki, to tak trochę nie wypada. No o godzinie około północy odeszliśmy stamtąd. No ja się liczyłem, że w każdej chwili mogą panowie podejść, założyć mi kajdanki, wyprowadzić. Aczkolwiek miałem czarne myśli cały czas i ciężko mi o tym opowiedzieć, no ciężko mi przekazać to, co wtedy czułem, bo tak jak mówię, trzeba się znaleźć w podobnej sytuacji, gdy człowiekowi świat wali się na głowę, w jakiej ja się w ten czas znalazłem.
Więc ja spędziłem pod tym kościołem na terenie parafii cały dzień. Czarek Mystur, kiedyś w Dzienniku Życie, kiedy pracowaliśmy razem w 97-98 roku, Czarek wtedy zajmował się troszkę inną profesją niż dziś. Nie był dziennikarzem śledczym, był raczej dziennikarzem zajmującym się tematyką religijną. Obsługiwał pielgrzymki papieskie, no był specjalistą od tematyki religijnej. No i Czarek Mys pod tym kościołem, kiedy przyjechał, powiedział: Wojtek, słuchaj, zajmowałeś się tematem księdza Jerzego Popiełuszki, że nie mają ci założyć kajdanki, że nie mają cię zamknąć. Niech zrobią to tu, w tym miejscu, będzie to miało wymiar symbolu. Jest taki kasus prawny, że na terenie parafii nie powinno się aresztować. To jest taki nieformalny przepis, nieformalna umowa. Niech oni złamią ten przepis, niech przyjdą, niech ci tu założą kajdanki, niech to będzie w tym kościele, niech to ma wymiar symbolu. I następnego dnia, kiedy byłem w otoczeniu rodziny, poprosiłem żonę, żeby, no ja już byłem, wydawało się może z boku, że jestem spokojny, ale to był spokój człowieka, który jest pogodzony z własnym losem. Poprosiłem żonę, że chcę się pomodlić, bo nie wiem, kiedy dane mi będzie pójść do kościoła, a żeby pojechała po rzeczy, bo mówię, tam już pewnie na mnie czekają, pojadę z tobą, to mnie od razu pewnie zamkną, a tak to weźmiesz mi parę rzeczy z domu, ja w tym czasie pójdę się pomodlić. Poszedłem do kościoła, chciałem z tego naprawdę się pomodlić i pójść nad Wisłę. Ale wtedy sobie przypomniałem słowa Czarka Gmyza, że jeżeli mają cię zamknąć, to niech to ma wymiar symbolu, niech cię zamkną tutaj. I wtedy sobie pomyślałem, może rzeczywiście, że niech to ma wymiar symbolu. W kościele nie było żywego ducha, następna msza była za 2 godziny, więc się ukląkłem w rogu, w najciemniejszym, najciszym miejscu i zacząłem się modlić tak, jak się modli człowiek, który stoi nad grobem albo w jakiejś traumatycznej, totalnie przerastającej go sytuacji. Przeciąłem sobie żyły, a później to już usłyszałem tylko jakiś krzyk, bo nie wiem, byłem w kałuży krwi, byłem już słaby, jakaś pani krzyczała. A później to tak naprawdę już niewiele pamiętam, o jakieś strzępki tego, że mi strzywają ręce. Potem byłem nafaszerowany proszkami i praktycznie 2 doby spałem. No a później to wszystko do mnie docierało z jakimś mocnym opóźnieniem. Także nie pamiętam w ogóle momentu, w jakim znalazłem się w szpitalu. A powiedz mi, czy jesteś przypadkową ofiarą systemu i gry wewnątrz WSI, przypadkową ofiarą pułkownika Tobiasza, czy też nieprzypadkową ofiarą? Nie sądzę, że byłby przypadkową ofiarą. Myślę, że było wytypowanych kilka osób, które miały odegrać bez swojej świadomości taką czy inną rolę w tej prowokacji. Dziś już wiem, że ta prowokacja miała kilka nóg. O jednej z nóg mówił mi mój kolega, dziennikarz, który złożył na ten temat obszerne zeznania w prokuraturze. Nie mogę ujawnić treści tych zeznań, ale te zeznania jednoznacznie pokazują, że była to prowokacja wielostopniowa i prowadzona bardzo szeroko. Zeznania tego kolegi jednoznacznie pokazują, że celem tej prowokacji miała być komisja weryfikacyjna WSI. Tak jak mówię, było wytypowanych kilka osób. Ja pewnie się nadawałem do tego doskonale, bo z jednej strony rzeczywiście miałem informatorów w wojskowych służbach informacyjnych, szczególnie jednego, któremu bardzo wierzyłem, a wierzyłem dlatego, że wystawił mi takie tematy, których no po prostu był bardzo cennym informatorem. Jeżeli człowiek z WSI wystawia mi temat, w którym inni oficerowie WSI okradają skarb państwa na 1 000 000 000 zł, bo budują 3. nitkę rurociągu naftowego Przyjaźń, 1 000 000 zł znika, nitka, 3. nitka nigdy nie powstaje. Mówię o filmie Megagaz, w której jest paru generałów Wojska Polskiego, oficerowie WSI. Maleńka firma mieszcząca się w 2 pokojach otrzymuje taki gigantyczny kontrakt na 1 000 000 000 zł, nie milion, na 1 000 000 000. I ja dostaję wszystkie szczegóły niemal na tacy. Oczywiście dziś mogę myśleć o tym, że była to jakaś gra pęknięcia wśród ludzi WSI. No, moją rolą jako dziennikarza wydawało mi się, że jest wykorzystywać takie pęknięcia i jeżeli informacje są prawdziwe i ważne, to publikować. I taką rolę takiego ważnego informatora odgrywał dla mnie Aleksander Lichocki, który także odegrał odpowiednią rolę w tej prowokacji. Był zresztą nie tylko moim informatorem, był informatorem, z tego co wiem, około 10 dziennikarzy śledczych i wszyscy generalnie cenili sobie byłego szefa kontrwywiadu jako no, cenne źródło informacji.